Hej, siemano wszystkim, tutaj Alessandro, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z GTA 5. Dzisiejszy odcinek rozpoczynamy, moi drodzy, koło lotniska Los Santos Airport, gdzie właśnie Michael nauczył się latać, podszkolił oczywiście się w lataniu w taki sposób, że w tym momencie właśnie ta jego statystyka, jak widzicie, jest już na pełne 100%. Dlaczego właśnie Michael tutaj uczył się latać? Oczywiście, jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, Trevor wraz z Floydem obserwowali pewien frachtowiec o nazwie Meriwether, na który właśnie Trevor chciał napaść, ponieważ tam w jednym z tych kontenerów, który znajdują się na tym frachtowcu, jest jakaś fajna wojskowa technologia. No i właśnie tutaj do tego napadu Trevor chciał zaprosić także Michaela, no i właśnie napisał mu takiego SMS-a. Obaj dobrze wiemy, że latanie nie jest twoją mocną stroną, ale będziesz musiał polapać przy tej robocie w porcie. Oczywiście tutaj Trevor miał na myśli właśnie napad na ten statek. No i właśnie udaliśmy się tutaj poza odcinkiem Michaelem właśnie do szkoły latania, gdzie po wykonaniu kilku akrobacji samolotem, również po lataniu troszkę helikopterem, no właśnie jeszcze raz tutaj pokażę, nasz bohater ma już pilotaż na poziomie 100% wciąż. Siła i pojemność płuc to nie są jeszcze jego dobre i mocne strony, no ale to oczywiście jeszcze poza odcinkami możemy sobie troszeczkę podszkolić, no bo jak mówiłem, właśnie rozwijanie umiejętności bohaterów będę starał się czynić właśnie poza naszymi spotkaniami, tak aby w trakcie ich już nie tracić na to zbędnego czasu. Tak więc może teraz przeniesiemy się do innego bohatera. Oczywiście poprzedni odcinek, jak pamiętacie, graliśmy właśnie w całości niemal Trevorem, zatem teraz może przełączymy się na Franklina, który też tam ma pewnie kilka ciekawych misji do wykonania. No a oczywiście Franklin właśnie mieszka w tej swojej nowej posiadłości na Los Santos Hills. Oczywiście w ostatnim odcinku również, jak pamiętacie, w jednym z poprzednich odcinków właśnie stuningowaliśmy jego samochód. No i tutaj widzicie oczywiście Franklin sobie spokojnie tutaj leniuchuje, czyta jakąś książkę, obserwuje z tego pięknego widoku z okna właśnie całe tutaj miasto Los Santos, bo naprawdę ten widok z jego okna jest zapierający dech w piersi. Wiecie co, może tutaj pójdziemy troszkę się przebrać Franklinem, ponieważ ja mu zakupiłem tutaj dużo lepsze ciuchy, a niestety zawsze jak właśnie przełączamy się na jakąś postać, to niestety on przebiera się niemal automatycznie w takie no nieciekawe czasami ubrania. No i warto tutaj również zaglądnąć do szafy Franklina, która jest w tym momencie dosyć okazała. No i zobaczmy, co my tutaj mamy. Na razie tutaj mamy jakieś bardziej sportowe rzeczy. No tutaj oczywiście może przebierzemy naszego bohatera tak bardziej troszkę na sportowo. Tutaj mamy już całe stroje, garnitury, kurtki codzienne, nakrycia głowy, koszule, myślę, że jakieś koszule tutaj znajdziemy. Nie chcę tutaj absolutnie koszuli z długim rękawem, raczej tutaj tak bardziej na letnio, na sportowo chciałbym ubrać naszego bohatera. Zatem, o właśnie, koszulki, zobaczmy, co my tutaj mamy ciekawego. No myślę, że ta będzie w sam raz, o ewentualnie ta. Dobra, niech będzie ta biała z tym napisem. Ok, myślę, że tutaj będzie ok. Jeszcze ewentualnie jakieś shorty. O, może takie. No oczywiście buty tutaj jak najbardziej też nie pasują. Może przerzucimy się na takie bardziej sportowe. O, myślę, że te lub te będą odpowiednie. No tych butów sobie troszkę zakupiłem w ostatnim czasie. Dobra, myślę, że tak będzie dużo lepiej. No i teraz może wyruszymy sobie na kolejną misję. Może wydostajmy się z tego naszego dużego bądź co bądź mieszkania, na którym się trzeba troszkę pospacerować, żeby się w ogóle z niego wydostać. No oczywiście to mieszkanie jest dużo, dużo większe. W zasadzie dom, a nie mieszkanie, jest dużo większy niż ten, który Franklin dzielił wraz ze swoją ciotką. No i dobra, wsiadamy do tej naszej super fury, którą również ostatnio sobie stuningowałem. To jest oczywiście samochód automatycznie przypisany właśnie do Franklina. No i cóż, zobaczmy sobie ewentualnie, jakie my tutaj mamy misje do wykonania, bo na pewno jest tutaj jeszcze całkiem sporo. No mamy tutaj coś pod literą P ukryte, również mamy tutaj Lestera, mamy tutaj również jakąś rzeźnię, ale ta rzeźnia jest przeznaczona dla Trevora, nie dla Franklina oczywiście. Dobra, zatem udajmy się może pod tą literę P, bo jest dosyć niedaleko od nas. No i zobaczmy, co tam się kryje. Również oczywiście ten napad na frachtowiec, o którym mówiłem na początku odcinka, tam prawdopodobnie również Franklin zostanie w to zaangażowany, ponieważ tam oczywiście Trevor coś wspominał o tym, że całą swoją ekipę zaangażuje. No i oczywiście, jeżeli Michael będzie faktem udział, to myślę, że właśnie Franklin również. Zatem, no może tego naszego bohatera również w jakiejś ewentualnie tutaj
w jakiejś specjalności podszkolimy. No, co on ma tutaj słabe? Skradanie, pilotaż ma bardzo słaby. No, aczkolwiek tutaj od pilotażu jest zdecydowanie Trevor, a teraz na obecną chwilę nawet Michael, ponieważ to ten bohater jest najlepszy pod tym względem. No, tak jak już mówiłem, przeszedłem sobie kilka właśnie tych stopni w szkole latania Michaelem, no i właśnie jego poziom pilotażu wzrósł z 20 do 100%, zatem wystarczyło troszkę polatać i już mamy to wszystko na 100%. Dobra, mamy tutaj już ten nasz punkcik, za chwilkę zobaczymy, gdzie my to dojedziemy. Jesteśmy gdzieś chyba koło jakiejś restauracji czy czegoś w tym stylu. Dobra, musimy sobie zajechać tutaj. Jesteśmy na miejscu, czy mi się wydaje? Dobra, musimy się chyba tutaj troszkę wycofać, wjechać sobie samochodem na ten niby parking. Nie wiem, czy ja w ogóle dobrze skręciłem, bo tutaj nie widzę żadnej litery P, która jeszcze przed momentem tu była. Nie wiem, dlaczego ona zniknęła. Być może to zależy od pory dnia. Tutaj cały czas mamy zaznaczone te miejsca, w których ewentualnie mamy szukać paczek z marihuaną. No ale to również za bardzo mnie nie interesuje. Zatem jedynie co nam pozostaje to tutaj Lester. Zatem może udamy się jednak do Lestera. Nie wiem dlaczego ta misja zniknęła, naprawdę nie mam pojęcia. Tak mi się wydaje, że ma to związek z porą dnia, ponieważ no niektóre misje, podobnie jak to miało miejsce w poprzednich wersjach gry, po konkretnej misji można wykonać tylko o konkretnej porze dnia, zatem być może dlatego również tutaj nie da się tej misji w tym momencie wykonać. Jeszcze tam był jakiś SMS, którego Trevor napisał do Frankina. Zobaczmy, jaka jest tutaj treść. Cześć, mam robotę w planach i może powinieneś poćwiczyć trochę strzelanie. Idź na strzelnicę w Ammunition. Aha, tutaj oczywiście nie wiem, czy to oczywiście chodzi o tą najnowszą robotem właśnie związaną z napadem na statek, ale chyba tak mi się wydaje. Zatem cóż, dobra, może wykonamy sobie najpierw tę misję dla Lestera, tak jak już mówiłem, może nie będę tutaj tego wszystkiego w tym momencie już zmieniał, a potem udamy się najwyżej na strzelnicę, troszkę sobie postrzelamy. Już tutaj troszkę sobie strzelałem którymś z bohaterów, nie wiem czy to był Michael. Byliśmy już na takiej strzelnicy z Ammunition i tam właśnie raczej na Ammunition ze strzelnicą, no i tam właśnie ćwiczyliśmy umiejętności strzeleckie chyba Michaela, właśnie tak mi się wydaje, że to właśnie tym bohaterem graliśmy tam na strzelnicy. No a natomiast w tym momencie udamy się tam Franklinem, ale to może za chwilkę. Teraz, tak już mówiłem, udamy się do Lestera i zobaczmy co, jaką on ciekawą ma tam misję nam do zaproponowania. Aj kurczę, ja mam tą moją specjalną umiejętność, nie wiem zupełnie dlaczego z niej nie korzystam. Mamy tam jakąś misję losową, może sobie ją wykonamy. Ja lubię takie misje losowe wykonywać, ponieważ czasem one przynoszą kilka groszy. A, to jest ten samochód oczywiście. Nie, no tego samochodu może nie będziemy atakować, ponieważ poza odcinkiem zrobiłem to Michaelem i miałem na głowie niemal całą policję Los Santos. Już 4 gwiazdki miałem na koncie, a tak naprawdę muszę jeszcze dokładnie sobie doczytać, gdzie potem następnie są ciężarówką mam jechać, bo powiem wam szczerze, że dokładnie tego nie wiem. Zatem może udamy się, tak jak już tutaj mówiłem, do Lestera. Dobra, zaraz za rogiem jest tutaj właśnie to miejsce, w której rozpocznie się misja Lesterem. Z Lesterem, gdzie my to jesteśmy? Jesteśmy na jakiejś stacji benzynowej. Dobra, zatem zaparkujemy sobie tutaj samochód. No i dzwoni telefon. No i właśnie tutaj chyba mamy się udać do tego telefonu. Tak mi się przynajmniej wydaje, który tutaj dzwoni. O, proszę bardzo, nasz bohater odbiera. Okay, you know Redwood cigarettes? Sure, the cigarette that built America. They've rigged a jury to throw a class action lawsuit that would cover the treatment costs of thousands of emphysema sufferers. There are 4 corrupt jurors on Redwood's books. I'll send you the details. Oh, and we only have a few hours to make them disappear. The court case is tomorrow morning. Is that all, dog? Shit, that's quite a favor. And that's quite a house you're living in. Get this done quickly, and I'll try to throw in a sweetener as well. Now, I'd advise picking up some long-range hardware to get this job done. You'll be helping a lot of people with this, Franklin, including anyone who might have a sizable investment in, say, debonair cigarettes. Zatem proszę bardzo, tutaj Lester ma dla nas kolejną misję dotyczącą zabójstwa. Ostatnio również zabijaliśmy jakiegoś kolesia, jak pamiętacie, który wychodził sobie z hotelu. Teraz mamy do zabicia jakichś 4 prawników. Pierwszy z nich Vespucci Beach, kulturysta Muscle Sands. Musimy zlikwidować 4 ławników, zatem musimy jak najprędzej tam się udać, ponieważ jak widzicie mamy tylko 8 godzin, oczywiście 8 godzin w grze na załatwienie tej sprawy, zatem musimy się naprawdę tutaj spieszyć, aby
te wszystkie misje, te wszystkie cele zlikwidować. Oczywiście tutaj jeszcze gra nam podpowiada, że należy wszystko to zrobić w odpowiednim czasie, no to oczywiście jest jasne. Zatem pędzimy do Vespucci Beach i musimy pierwszego tutaj z ławników załatwić. Oczywiście tutaj, jak widzicie, Lester sugerowano, abyśmy wzięli coś z dużym zasięgiem. Czy ja mam tutaj coś z dużym zasięgiem? No za chwilkę sobie zobaczymy, kiedy ja wysiądę z samochodu. Dobra, pierwszy z nich pracuje chyba gdzieś na jakiejś siłowni, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, jedziemy, podjeżdżamy sobie tutaj. Dobra, teraz fajnie by było wspiąć się gdzieś na jakiś budynek. Może tutaj się uda. Myślę, że to byłaby dobra możliwość. O, jest, super, dobra. I teraz, żebym ja miał karabin snajperski. Mam karabin snajperski, pewnie, że mam. Dlaczego miałbym go nie mieć? No i musimy tutaj zlikwidować tego gościa. Tylko właśnie, który to jest? Czy to jest... to jest chyba ten. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ponieważ gra nam wskazuje na tego gościa. Dobra, zlikwidujmy go. Dobra, wszystko poszło całkiem fajnie. Nawet nie dostaliśmy gwiazdki poszukiwań, zatem... zatem wszystko poszło bardzo gładko. No i już... teraz Lester nam tutaj sugeruje, że musimy kierować się na północ przy wybrzeżu Pacific Bluffs. Zatem tam też się udajemy. No to zlikwidowanie tego pierwszego ławnika poszło dosyć łatwo i tam oczywiście Lester miał rację, mówiąc, że fajnie byłoby wziąć sobie jakąś broń z dużym zasięgiem. No i oczywiście taką sobie wziąłem i to znacznie tutaj ułatwiło mi to zadanie. Dobra, zatem pędzimy teraz w kierunku kolejnego celu. A, ja mam tam jechać górą. Dobra, pojedziemy tędy, jakoś skrócimy sobie drogę. Oczywiście ten GPS tak nas wyprowadzi, tak, że sobie spokojnie dojedziemy do celu. Dobra, teraz musimy sobie wjechać na drogę główną. No i jedziemy w kierunku kolejnego ławnika. Oczywiście nie możemy tracić czasu, ponieważ pozostało nam jeszcze 6 godzin do końca. O, teraz się troszeczkę zajechałem. Dobra, musimy zjechać sobie tam na dół. Właśnie tam jak ta ciężarówka jedzie. Dobra, jest nasz kolejny cel. Wiecie co, może dobrą opcją będzie strzelić z tego mostku na przykład. Nie, bo on jest jeszcze troszeczkę dalej. Jeszcze tam za tym zakrętem. Sporo za tym zakrętem. Myślę, że w tym niby parku, może tam gdzieś musimy się zaczaić. Dobra, wjedźmy sobie może gdzieś... o, tutaj. O, może nawet na ten parking. Aha, i on jest gdzieś tam na plaży. Jest na... statku nawet, zatem podejdziemy sobie blisko właśnie, jak najbliżej tego statku oczywiście. No i również z karabinu snajperskiego sobie go zestrzelimy, będziemy mieli już dwa cele z głowy. No natomiast jak widzicie, czas nam tutaj nieubłaganie ucieka. Dobra, zatem weźmy sobie snajperkę. No i proszę bardzo, mamy tutaj nasz cel, przed którymś wygina się jakaś laska. No fajnie by było trafić tylko jego, ale tutaj na tym morzu będzie to bardzo ciężkie. Okej, okay, super, udało się, dobra. Kolejny cel mamy z głowy. No w zasadzie mogłem wjechać nawet tym samochodem moim tutaj na plaży, aby nie tracić czasu. No ale dobra, myślę, że tutaj Franklin przy okazji troszkę podszkoli swoją umiejętność również biegania. Dobra, mamy do zlikwidowania kolejny cel. Zerknijmy sobie może od razu na mapę, w jakiej odległości on się tutaj znajduje. No nie jest to zbyt duża odległość. Wystarczy troszkę cofnąć się tylko na drogę główną i w zasadzie czeka nas sam tylko jeden zakręt i będziemy na miejscu. Dobra, jedziemy sobie tutaj. Okej, jesteśmy już tutaj spokojnie na... wow, na górze. Dobra, i w tym momencie musimy się kierować tutaj i za chwilkę będziemy u kolejnego celu. No tutaj tym razem nasz cel gdzieś jest w środku miasta, nie na plaży, nie przy jakimś jachcie, a po prostu gdzieś w środku miasta. Zatem tutaj jest niestety większa szansa, że po zlikwidowaniu tego celu gdzieś dopadnie nas, będzie próbowała nas dopaść policja. No ale spróbujemy do tego nie dopuścić, ukryć się tak, aby tutaj, nawet jeżeli zaświeci się jedna gwiazdka, zaraz ona szybko zniknęła. Dobra, musimy tutaj szybko przemierzać te wszystkie ulice, ponieważ tak jak już tam Trevor wspomniał po prostu, przepraszam, Franklin wspomniał, kończy nam się już naprawdę nieubłaganie czas. Dobra, skręcamy sobie teraz tutaj. No i nasz cel jest tutaj zaraz za rogiem. Dobra, jedziemy tutaj. Aha, nie tą drogą. Dobra, ale możemy również tędy. Tylko nie wiem, czy ten nasz cel może nas zauważyć, czy jest taka dopuszczalna opcja, bo jeżeli
tak się stanie, no to być może misja się nam zakończy, ale może to nie będzie aż tak źle wyglądało. Dobra, teraz musimy tylko namierzyć nasz cel. Czy nasz cel znajduje się w budynku? Tak mi się przynajmniej wydaje. Musimy zatem tam wejść. Betty Life, czy to tutaj jest nasz cel? Ale co, możemy tutaj wejść? Nie możemy. Zatem w jaki sposób mam tutaj ten cel dopaść? No kończy mi się już czas strasznie. No może tutaj musimy udać się ewentualnie na ten parking podziemny. On się również nie otwiera, zatem... no właśnie, no tutaj mamy naprawdę ciężki, duży problem. Jak widzicie, tutaj oczywiście nasz cel znajduje się w budynku. Chyba, że to jest ewentualnie któraś z osób, która jest przed tym budynkiem. Nie, na pewno nie, ponieważ kiedy podchodzimy sobie do tej osoby tutaj, to nasz cel cały czas jest gdzieś indziej. Może on jest gdzieś tam na wysokościach, tak mi się przynajmniej wydaje. Może tak jest, dobra, zatem... no jak widzicie, jest tutaj mnóstwo świadków. Dobra, spróbujmy iść jeszcze od tyłu ewentualnie i spiąć się na górę. To było naprawdę mocne, dobra. Dobra, Franklin, już nie bij głową tutaj o ścianę, a spróbuj się wdrapać na ten budynek. No nie udało się to mi cały czas. No a jak widzicie, czas już naprawdę mnie nagli. Dobra, wiecie co, spróbujemy jakoś tędy obejść dookoła. Nie wiem, czy to będzie dobra opcja. No właśnie, cały czas tego celu nie widzę. On chyba jest jednak, tak jak już mówiłem, na tym takim niby balkoniku do mycia szyb, czy do malowania czegoś, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, zatem musimy się udać naprzód. No i trudno już przy tej dużej liczbie świadków po prostu zastrzelić tego ławnika. No, szkoda, że nie widziałem, co tam Lester mi napisał. Dobra, przenieśmy się tutaj. Jest to jakiś dźwig, no ale on powinien być tam, tak mi się przynajmniej wydaje. No jest tam jakaś postać. O właśnie, to będzie na pewno on. Dobra, zatem szkoda, że na początku go nie zauważyłem i straciłem po prostu tyle czasu. Dobra, musimy się udać do kolejnego celu, bo mamy już naprawdę bardzo mało czasu. Zaledwie godzina nam pozostała do rozpoczęcia procesu. No miejmy nadzieję, że gra nie każe mi gdzieś daleko jechać, ponieważ jeżeli tak się stanie, no to oczywiście tej misji nie wykonamy. No i mamy jeszcze do zlikwidowania jednego ostatniego ławnika, no i bardzo już mało, bo zaledwie godzinę czasu. A musimy tutaj jechać przez te wszystkie wzgórza Winewood Hills, no i gdzieś tutaj musimy go dopaść. Ajajaj, jeszcze tutaj mamy problemy z prowadzeniem, z opanowaniem pojazdu. No jeszcze to jakieś inne samochody nam cały czas wyjeżdżają, musimy tutaj szybko manewrować. 41 minut nam zaledwie pozostało. No naprawdę tutaj ten trzeci ławnik bardzo dużo czasu mnie kosztował. Gdybym na początku zauważył, że on jest właśnie na tym balkonie, no to oczywiście nie zajęłoby mi tak dużo czasu. No a tak niestety zrobił się troszeczkę problem. No ale na szczęście dysponujemy szybkim samochodem, no i może się uda. 25 minut zaledwie. No tutaj to już będzie naprawdę wyścig z czasem. 25:19. No chyba się niestety nie uda. Chyba niestety ta misja nie zostanie wykonana, ponieważ mamy jeszcze dosyć daleką drogę do przebycia. Mamy 10 minut zaledwie, dobra. Próbujemy tutaj ścigać się z czasem. Nie, raczej się nie uda. Szkoda, bo naprawdę niedużo mi zabrakło. Jesteśmy już na miejscu. Ajajaj, no było tak blisko. Było tak blisko, no gdyby nie to, że tam musiałem tak długo szukać, właśnie tego przedostatniego celu, no to ta misja byłaby zakończona sukcesem. No wielka szkoda, bo naprawdę zabrakło niewiele. Dobra, spróbujemy jeszcze raz zatem. My tutaj oczywiście już wszystko wiemy. Zatem szybko sobie wykonamy tą misję. Aha, tutaj mamy jeszcze ten ostatni cel, jak widzicie. No, widzicie, zatem tutaj gra zrobiła nam małą niespodziankę i nie zmusiła nas do wykonania całej misji od nowa. Zatem mamy teraz jeszcze 2 godziny. Zatem spokojnie, myślę, że z takim czasem już raczej tą misję uda się wykonać. Przy tym miałem około godziny czasu, co okazało się minimalnie zbyt małą ilością. Zatem teraz, jeżeli mamy już praktycznie 2 godziny, myślę, że uda się tę misję wykonać. Zatem pędzimy w kierunku właśnie tego ostatniego z naszych celów. O nie, no. Z taką jazdą na pewno nie dotrę na czas. Dobra, jesteśmy już na samej górze. Pozostało nam jeszcze minuta 23, a w grze jest to oczywiście godzina 23. No teraz myślę, że powinno mi się udać, bo jesteśmy już dosyć blisko celu. W zasadzie cel jest już za tymi dwoma zakrętami. Natomiast pozostało nam jeszcze
minuta, czy też godzina, zależy jak na to patrzeć, czy od strony prawdziwego czasu, czy od strony czasu w grze. Zatem tutaj nawet już Franki wspomina o tym, że kończy mu się czas po raz kolejny, no ale myślę, że uda się tę misję tutaj spokojnie wykonać. Dobra, mamy tutaj ostatniego ławnika. Aha, on tutaj jak widzicie porusza się samochodem bodajże, z tego co widzę. A nie, jest tutaj na motocyklu, okej, okay, zatem... co, czy wystarczy go rozjechać? Chyba tak. No, poszło dosyć łatwo. Gładko, bezproblemowo. No i tutaj oczywiście dzwonimy do Lestera. Hey, L, it's done, homie. All of them. Very good. I'll be in touch. No i mimo, że nasz samochód jest tutaj troszkę uszkodzony, no to misja pod nazwą Multibójstwo została wykonana. No dobrze, że gra tutaj dała nam możliwość zabicia tylko i wyłącznie tej ostatniej postaci po niepowodzeniu misji, a nie zmusiła nas do tego, abyśmy całą misję musieli rozpoczynać od nowa. No to byłaby straszna katorga. Dobra, zatem w tym momencie może przełączymy się na inną postać w grze, ponieważ no, mamy tutaj po raz kolejny tą misję pod literą P, ale z tego co mi się wydaje, być może jest to ta misja związana z tym gościem, który prosił nas o znalezienie tych paczek z marihuaną. Zatem tym może na razie nie będziemy się zajmować, tym ewentualnie zajmę się poza odcinkiem, ponieważ myślę, że tutaj szukanie tych paczek w tak dużym terenie, jak widzicie tutaj zaznaczone na mapie, byłoby troszkę czasochłonne, zatem nie będę wam może tym zawracał głowy, a po prostu przełączmy się na inną postać, przełączmy się na przykład na Trevora, no i zobaczmy w jaki sposób tutaj Trevor przygotowuje się właśnie do wykonania tego napadu na statek. Oczywiście on prosił Michaela o to, aby po prostu... tutaj widzicie oczywiście Trevor próbował iść do jakiejś restauracji. Nie wiem, czy to w ogóle jest możliwość wejścia. Chyba raczej nie. Ten gościu sobie tutaj tylko tak stoi po prostu. No co, czyżby chciał się z nami bić? Myślę, że... O! Jest naprawdę dobry, no ale Trevor myślę, że nieźle mu tam nakopie. Ukradnij batyska, proszę bardzo, tutaj przyszedł nam jakiś SMS od Wade'a. Trevor, widziałem podwodniaka w dokach na łajbie Daisy Lee. Możesz dać radę jakoś przeciąć liny albo znaleźć jakiś magiczny... No właśnie, nie doczytałem tutaj w ogóle sobie tego. Albo znaleźć jakiś magiczny przycisk, który go zwoduje. Dobra, zatem tutaj musimy ukraść sobie łódź podwodną, moi drodzy. Taki tutaj mamy cel w tej misji. Tutaj oczywiście jeszcze musimy ukraść śmigłowiec transportowy. Kolejny SMS od Wade'a. Taki śmigłowiec znajdziesz tylko w forcie Zakundo. Uważaj na śmigłowce w jej okolicy. Najlepiej ściągnąć je najpierw. Wade. Ok, tutaj zatem jak widzicie musimy ukraść i łódź podwodną i także śmigłowiec. Tutaj oczywiście obydwa te miejsca mamy zaznaczone na mapie. Tutaj właśnie w tym miejscu możemy ukraść ten cały batyska w tą łódź podwodną. Natomiast w innej części, zdecydowanie w innej części mapy możemy ukraść ten śmigłowiec transportowy. Zatem moi drodzy, te cele może wykonamy sobie w kolejnym odcinku, a za dzisiejszy już bardzo serdecznie wam dziękuję, ponieważ nie chcę, aby tutaj po wykonaniu tych wszystkich tutaj zadań, które Wade zlecił Trevorowi, nasz odcinek wydłużył się po prostu do godziny, zatem w tym momencie sobie go zakończymy, natomiast i batyskafu, i helikoptera będziemy szukać z Trevorem już w kolejnym odcinku, na który bardzo serdecznie zapraszam. Na dziś to wszystko, trzymajcie się, na razie, cześć!